bohaterowie jednej z najbardziej niezwykłych opowieści świątecznych. Ja się poczułam jak przy wigilijnym stole, niestety. A na naszej kanapie Złoty Lew. Tak wygląda Złoty Lew z tegorocznego. Wy wszyscy razem, no. Lwy. Wszyscy lwy. Cicha noc. I z nami twórca Piotr Domalewski, reżyser, a tak w ogóle scenarzysta i aktor też, prawda? Tak. Maria Dębska i Tomek Ziętek. Witajcie. Jest jedna wspaniała część opowieści o tym filmie, jeżeli tak było, tylko proszę popraw mnie, jeśli nie, że na etapie tworzenia scenariusza, w pewnym momencie ten scenariusz trafia do Instytutu Sztuki Filmowej, oni mówią, fajne to wszystko, ale nic się nie dzieje. A ty na to, no właśnie o to chodzi, że oni wszyscy marzą, że się coś wydarzy, że będzie lepiej. I nie zupełnie. Trochę tak było, ale gdzieś tam to raczej w takiej sferze między nimi, w sensie, że oni trzymają jakby emocje gdzieś tam w środku i nie muszą nimi tak na zewnątrz żonglować mocno. To raczej o to chodziło, ale jakiś tam fabularny taki mocny rys jest, więc nie, tak bym pesymistycznie na to nie patrzył, ale faktycznie... Ja mówię o pewnym etapie pracy nad scenariuszem i niezrozumienia komisji scenariuszowej. To był taki początek pracy nad scenariuszem. A potem zrozumieli, że dobry materiał. Trochę trwał ten my się nie bez przyczyny spotykamy dzisiaj, bo zdaje się, że dzisiaj film wchodzi do kin. Wczoraj wszedł. No, my niestety nie byliśmy w gronie szczęśliwców, którzy mogli ten film obejrzeć wcześniej oraz nie byliśmy na festiwalu w Gdyni, więc trochę nie wiemy, o czym mówimy, ale chętnie dowiemy się. Byliśmy nieraz na Wigilii. Ale jest więcej fabuły. Ale wiemy, że bywa różnie. Ale powiedzcie, bo to jest bardzo ważne, tak? Jednak film powstaje po to, żeby go ludzie obejrzeli. Już jest wysyp różnych optymistycznych filmów świątecznych, gdzie rodzina ma przyjść, usiąść, pośmiać się i zabawić. Jak wy byście zareklamowali, może się zwrócę do was, bo jednak jesteście tutaj twarzami tego projektu. Jak wy byście zareklamowali ten film? Dlaczego przed Wigilią przydałoby nam się zastanowić może, nie wiem, jakiś refleks? Mi się wydaje... Dlaczego? Dlaczego Cicha noc w kinie? Mi się wydaje, że po prostu... Ja rozumiem, że chodzimy na filmy kolorowe o świętach, na których wszystko się dobrze kończy i na których miłość wychodzi i wszyscy są szczęśliwi na końcu. Natomiast w tym filmie... No potrzebujemy takiej bajki. Oczywiście, że potrzebujemy, czasach, ale mam wrażenie, że jest trochę z tej bajki też i w tym filmie. To znaczy, ja bym mimo tego, że mam wrażenie, że ten film często jest jakoś kojarzony z filmami, w których wszystko się źle kończy, to jednak tutaj te emocje są prawdziwe. Oni się starają, żeby ta bajka tam się wydarzyła. Tak, oni się bardzo starają. To jest o tym zmaganiu, tak bym powiedział. A Tomek, jak tak patrzyłeś sobie na scenariusz, dowiedziałeś się, o co tam chodzi, ty pomyślałeś, kurczę, no trochę życia w tym jest. Wiesz co, ja od razu bardzo żywo zareagowałem, bo przyznam, że to był jeden z niższych scenariuszy. Aż wstałem. Skąd wiedziałeś, jak to wygląda? Nie, bardzo wiesz, wiarygodne jakby wydało mi się już sam scenariusz. Przyznam, że czytając scenariusz, obejrzałem już film, co było dla mnie takim dobrym znakiem, nie? Ale nie zawiodłeś się, jak zobaczyłeś naprawdę go później, tylko że miałeś inne wyobrażenia. Ja bym zrobiła Piotrek, naprawdę. Wiadomo, gdzieś tam moje wyobrażenia na temat, nie, ale ja tak mam zawsze, że gdzieś tam zawsze się to zderza, ale no to już jest moja prywatna sprawa, że no, ale to, co Piotrek, no. Ale Piotrek, wszystkich nie zadowolisz, jak to mówię, nie? Znaczy, poczekaj, pisząc ten scenariusz, czy ty miałeś, czy w ogóle się zastanawiałeś nad tym, bo nie wiem, czy wiesz, że są takie badania, że w ogóle Wigilia wywołuje u nas w takiej masie badanej ludzi podobny stres do rozwodu albo utraty osoby najbliższej. Absolutnie. Co to brzmi... co mówi, bo było u mnie kiedyś na Wigilii. Nie, poczekaj. Nie, absolutnie. Widzisz, jak byłam u ciebie na Wigilii, właśnie tego stresu nie było, ale często ta Wigilia kojarzy nam się z pewnym przymusem do tego, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni przy wigilijnym stole i zapomnieli chociaż na 5 minut o tym, co naprawdę dotyka naszą rodzinę, ale tak? Czy zastanawiałeś się nad tym? Czy to nie jest właśnie tak, że ponieważ ta konieczność wewnętrzna, żeby te święta się tam wydarzyły i żeby zapomnieć o tym wszystkim, też wprawia w stres? No raczej, jakby, właśnie o tym mówię, no, że to jest takie piękne po prostu, że jest nierzeczywiste. No. Kiedyś słyszałem taką rozmowę między lekarzami i gdzieś tam dowiedziałem się, że dyżury na Wigilię i Wielkanoc i Sylwestra są zawsze zarezerwowane już od marca. Więc, żeby nie przeżywać w domu tego stresu. Się, tak? Socjologiczne podłoże tego, że każdy raczej woli być w pracy niż w domu w tym świątecznym dniu, ale pewnie coś takiego jest w tym. No. Ale wiesz, bo to jakoś nawiązuje nawet
nawet do rozmowy, którą przed chwilą tutaj prowadziliśmy o przemocy w rodzinie i o mężach tłukących swoje żony między innymi, o takiej jakiejś gigantycznej hipokryzji, że tu opowiadamy, my to jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem i tam mężczyzna to kwiatkiem nie uderzy kobiety. A tak naprawdę jak wyjdziesz do tego domu, otworzysz drzwi, to różnie to bywa. No, to jest trochę też o tym opowieść, tak, prawda? Może, może Mary się wypowie. Ja gram taką postać, natomiast tam nie chodzi o to, że ona tam obrywa, ta moja bohaterka, tylko chodzi też, mam wrażenie, trochę o to, że ona się wyprowadziła z domu i nie chce być na tej wigilii, bo trochę się sprzeciwiła rodzicom i wyprowadziła się i mieszka ze starszym facetem, którego może trochę rodzina nie akceptuje. No jest starszy. Jest starszy. Dziadek. Nie, no z Tomkiem Szuchartem. Z bohaterem grałem przez Tomka Szucharta. I po prostu wraca jako taka trochę kobieta sukcesu, mimo że jest kasjerką z Lidla, więc to niby nie jest jakaś super perspektywa, no ale jednak dla tych młodszych sióstr jest taką trochę siostrą w złotej kurtce i się okazuje podczas tej wigilii, że tak kolorowo nie jest, natomiast ona, no nie chcę zdradzać zakończenia filmu, natomiast nie, ona... Nie, może. Nie, no, chodzi o to, że to wszystko nie jest takie czarno-białe i że... że pewne decyzje, które podejmujemy, no trzeba brać za nie odpowiedzialność. Mam wrażenie, że ona je bierze. Tomek, tak przeczytałeś ten scenariusz? Przeczytałeś, Tomek? Przeczytał, on nie tylko przeczytał, on już wiedział, jak film będzie wyglądał. Wyjątkowo ten scenariusz. Myślę o relacji do życia, do twoich doświadczeń, to bo myślałeś, no... To jest dobra opowieść o życiu, nie tylko materiał na film, ale po prostu wiesz, to czegoś dotyka tego, ważnego. Do jakby do swojego życia to nie ma takiego, takiego przełożenia dużego, ale mi się wydaje, że to w samej wiesz, strukturze, nawet jeżeli chodzi o dialogi, ale i nie chodzi o to, czy ma to odzwierciedlenie w moim akurat życiu. Wydawało mi się, że jest, ale jest prawdziwe. Prawdziwe, no. Nie wiem, jakie kategorie. Chyba to kwestia jest po prostu relacji, tak. tego ustawienia, nie? W postaci względem siebie. Że to jest po prostu prawdziwe, nie? Że niezależnie od tego, czy się wątek mężczyzny, który wyjeżdża, żeby zarobić na rodzinę, ale potem się okazuje i jakby dobrze robi, ale ten powrót jest potwornie trudny. A to też jest rzeczywistość, no, setek tysięcy naszych rodaków. Taka nawet jest, prawda? Ponad miliona, no, chyba. Ale to czasem wyjeżdżają całe rodziny. Ja myślę o sytuacji czasem, że oboje rodzice wyjeżdżają, dzieci gdzieś zostają, wyjeżdżają po to, żeby je utrzymać, a potem wracają, a tej rodziny już nie ma. No coś za coś, nie? No tak. My gramy takie trochę rodzeństwo, które było tylko z mamą i które było pozostawione i mam wrażenie, że to, co się dzieje, no nie da się tego, co się dzieje, oderwać od tego, że oni się wychowali bez ojca. I ja, chociaż tak mi się wydaje, myśląc o mojej postaci, cały czas myślałam o tym, że tego ojca nie było i tego faceta nie było. Ja się cały czas zastanawiam jednak nad tym, jak zachęcić widzów do tego, żeby zobaczyli film. No nie tylko dlatego, że został oceniony jako no, dzieło zasługujące na najwyższą. Zgłaszam się. Proszę cię. To jest mocny film. Bo, no nie, to... a moim zdaniem zachęcili, bo zobacz, są emocje, no absolutnie. To... Ale słuchajcie, to, wiecie, bo to jest zawsze ta dyskusja o tym, po co jest sztuka. Sztuka jest po to, żeby bawić, ale też po to, żeby wzbudzać pewne refleksje. Być może ta refleksja właśnie przed Bożym Narodzeniem jest nam bardziej potrzebna niż taka bezrefleksyjna zabawa. No może po prostu warto trochę czasu. I zabawa jeszcze jest do tego, bo wszystko w jednym. Ale tak, to jest mocny film. Mocny film. A myślę, że my jako polscy widzowie lubimy mocne filmy. Cicha noc pod tytułem Mocna noc. Bardzo wam dziękujemy, nasze lwy kochane, triumfatorzy festiwalu, przypomnijmy. To ja uważam, że to jest też niezły argument. Maciek Dolega z Małgosią Kożuchowską. W świecie, gdzie wszystko jest na różowo. Ale ale właśnie zobacz, jak płytko oddychają. Jestem ciekawa dlaczego. Tak starają się wstrzymać oddech. Ale jaka głębia myśli.